mama nie może pokazać dziecku, że wątpi w jego wyzdrowienie. Mama musi być tą najsilniejszą, która będzie opoką i która będzie wierzyła w cud. Jak było w waszym przypadku? No ja wierzyłam w ten cud tak naprawdę do końca i to jest takie trochę nie... No trochę było oszukiwanie rzeczywistości, bo wiadomo, człowiek wstawał rano, starał się nie myśleć, że ten rak jest, że żyjemy z tak groźnym przeciwnikiem. A ja po prostu chciałam mu pokazać mamę silną, która walczy o jego życie i żeby po prostu on widział, że no mama jest przy mnie, mama jest silna i nam się wydaje, że to dziecko tego nie rozumie takie malutkie, ale ono rozumie więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Powiedz nam o Oliwierku, czy on czerpał od ciebie tę siłę? Widziałaś, że walczył do końca? Wydaje mi się, że tak, no bo cały czas się uśmiechał. On w ogóle nie płakał, w ogóle. Ja mam same uśmiechnięte jego zdjęcia. Jest tych zdjęć tysiące, a po prostu na każdym jest uśmiechnięty. On płakał ostatnie 3 dni, kiedy już było ciężko. Cały czas z uśmiechem na twarzy, więc no ja byłam z nim non-stop. Cały rok byłam tylko ja. Ja, moja rodzina, moi przyjaciele. Więc no od kogo czerpał siłę? No wydaje mi się, że ode mnie. A skąd ty czerpałaś siłę? Nie wiem, to chyba jakaś nadprzyrodzona moc, bo ja nie jestem w stanie pomyśleć. Czy ludzie mnie wspierali i dawali mi jakąś taką wiarę, że może się uda, że może Oliwier będzie pierwszy, modlitwa, cud, wiara w to, że okej, wygramy, ale... A później, no wiadomo, przychodzili ci ludzie, którzy mówili, że nie dam rady, no i że i tak będzie źle, no i musiałam szybko się wbijać na ten taki tor dobry, właściwy, mówić nie, no wygramy, synku, damy radę, no i tak do końca wierzyłam. Czyli siła matki. Siła matki. Tak, taka no intuicja też, człowiek tak miał nadzieję. Nadzieja taka, no to jest trochę... Krysiu, u ciebie jak było? U Ani był ten przypadek, że nie mogliśmy się rozczulać. Bo to jest osoba świadoma, ale tak jak mówisz, nadzieja umiera ostatnia. Do ostatniej chwili łudziliśmy się, że jednak będzie dobrze. Te jej niesamowite apetyty pod koniec tych 3 dni to było coś niesamowitego. No. To się nie da opisać i... Ale mówię wam. Oliwier nawet lody zjadł tego wieczoru, co w nocy zmarł, to jeszcze dawałam mu lody i mówię, Jezu, synku, ty chyba wyzdrowiejesz, lody jesz. Ten głód taki przed śmiercią, bo to nie wiadomo jak to nazwać. Takiego apetytu to ktoś nie widział. Chyba wszystkiego, tak, bo wiesz, już to już koniec. Jakby ktoś zabierał, nie? Ale mimo, że wiedziałaś, że to może być wiedziałam, ale się jeszcze łudziłam. Zawsze mówię, no to jest najgorszy moment, to jest najgorszy moment. I ona waleczna była, przede wszystkim była waleczna.